Pan Paweł Frontczak. Dzień dobry, dobry panu. Witam. Czy ja mimo munduru mogę do pana mówić, panie Pawle? Oczywiście. Cudownie. Mamy do omówienia ważny temat, co roku istotny. Tlenek węgla i wszystkie problemy związane z zaczadzeniem. Zacznijmy od tego, że ludzie bardzo często to zjawisko niebezpieczne kojarzą z pożarem. Czy słusznie? Nie. Z uwagi na to, że tlenek węgla powstaje najczęściej wówczas, kiedy nie następuje pełen proces spalania chociażby gazu, węgla, drewna, którym opalamy chociażby w kominku, czy też korzystamy z termy kąpielowej. Potrzebne do tego jest powietrze. Kiedy nie ma właściwej cyrkulacji powietrza, wtedy ten proces nie następuje i wtedy może powstać tlenek węgla, czyli bardzo silnie trujący gaz, którego nie czujemy i nie widzimy. To porozmawiajmy jeszcze chwilę o przyczynach i okolicznościach, w których może dojść do zaczadzenia. Na przykład taka zbytnia szczelność okien typowa dla sezonu zimowego. Dokładnie. Nie tylko z uwagi na chociażby higienę własną powinniśmy wietrzyć nasz dom, pomieszczenia, w których mieszkamy, śpimy, ale również z uwagi na własne bezpieczeństwo. Bardzo często nawet przy sprawnych instalacjach wentylacyjnych, sprawnie działających urządzeniach, którymi opalamy czy też korzystamy, chociażby podgrzewając wodę, może dojść do emisji tlenku węgla, ponieważ zbyt mała ilość powietrza może spowodować właśnie jego wydzielanie się. Krótko mówiąc, otwierajmy okna, sprawdzajmy przewody wentylacyjne, sprawdzajmy urządzenia. To jest obowiązek zarządców i właścicieli budynków. Natomiast my, jeśli mieszkamy w mieszkaniu, w budynku wielorodzinnym, musimy udostępnić nasze mieszkanie osobie, która posiada określone uprawnienia do dokonania przeglądu. Kiedy nawet ta instalacja jest sprawna, po wyjściu na przykład takiej osoby, czy też w ogóle, kiedy mamy świadomość, że ta instalacja jest sprawna, nie zasłaniajmy kratki wentylacyjnej, która znajduje się w łazience czy też w kuchni, którą następuje nawiew zimnego powietrza, ale to świadczy o tej cyrkulacji, o wymianie, ponieważ wtedy niestety powodujemy ogromne zagrożenie nie tylko dla siebie i naszych najbliższych, ale niekiedy również dla naszych sąsiadów. No więc właśnie, plus wracając do tematu wietrzenia, proszę państwa, wystarczy po prostu na chwilę otworzyć okno. To nie jest kwestia godzin wyziębiania mieszkania, prawda? Dokładnie. Minuta, dwie. Porcja świeżego powietrza i już możemy być bezpieczniejsi. Zacznijmy, tak, mamy przyczyny, teraz objawy. Na co zwrócić uwagę, kiedy już do tego zaczadzenia dojdzie? Te objawy są podobne nawet do objaw o tej porze roku występujących, jeśli chodzi o przeziębienia czy też grypę, czyli ból głowy, czy też ewentualnie senność. Może to być również utrata świadomości, czy też zaburzenia równowagi, a nawet mdłości czy wymioty. To są już pewne objawy, które mogą świadczyć, że w pomieszczeniu, w którym przebywamy, może występować tlenek węgla. Tym bardziej, że to jest bezwonne, prawda? Bezwonne. Nie jest tak, że my jesteśmy nie widzimy i nie czujemy. Dymu. Dokładnie. To. Dokładnie. Jak udzielać pomocy osobie, człowiekowi, który doznał zaczadzenia? Przede wszystkim, kiedy mamy świadomość, że przyczyną stanu zdrowia osoby, która znajduje się w takim pomieszczeniu, to przede wszystkim wchodząc do takiego pomieszczenia, chcąc udzielić pomocy, powinniśmy przede wszystkim otworzyć okna, żeby nastąpił dopływ tlenu, żebyśmy my nie ulegli zatruciu, ponieważ stężenie tlenku węgla może być już tak duże, że my możemy być kolejną ofiarą. Taką osobę powinniśmy wynieść, wezwać służby ratownicze i udzielać pomocy, przywrócić akcję serca, przywrócić oddech. To są podstawowe czynności. Natomiast najlepiej byłoby wynieść choćby na klatkę, dokładnie, tam poza obręb mieszkania. Tak, natomiast najlepiej byłoby, żeby w każdym mieszkaniu, gdzie może jest na przykład terma kąpielowa, jest piecyk gazowy, zainstalować. Mogę to pokazać widzom? Dokładnie. To jest detektor tlenku węgla, czujka tlenku węgla. Ona wysyła akustyczny sygnał. Ale jest bardzo ważny warunek. Taka czujka powinna być zamontowana w naszym mieszkaniu, ale jak najbliżej sypialni, czyli tam, gdzie śpimy. W przypadku nawet niewielkiej emisji następuje akustyczny sygnał. Natomiast, to jest to, prawda? Tak, oczywiście on jest znacznie dłuższy, ale również to jest taka prośba, apel do naszych sąsiadów. Kiedy słyszymy taki sygnał, u nas było za duże. Na szczęście nie, tutaj wyłączymy to. Kiedy taka sytuacja ma miejsce, powinniśmy pamiętać o tym, że zareagujmy. Zapukajmy do sąsiada i sprawdźmy, czy coś nie dzieje się złego. Z uwagi na to, że kiedy będziemy przechodzić obojętnie, ta osoba może już ewentualnie nie móc sama wezwać pomocy, czy też opuścić pomieszczenia.
mały, estetyczny, a skuteczny czujnik. I nie wymaga, tutaj angażowania dodatkowej ekipy, która by to założyła. On działa na baterię. Trzy baterie zainstalowane. I samemu można to zainstalować, także tutaj nie ma problemu. A tylko w tym roku, od 15 września, w Polsce zginęło już 20 osób. Prawie 430 uległo pod truciu tlenkiem węgla i ponad 800 razy Straż Pożarna wyjeżdżała do dane akcji zeszłoroczne, z jeśli chodzi o tlenek węgla. Dane zeszłoroczne, ponad 160 osób niestety pożegnało się z życiem przez zaczadzenia. Proszę Państwa, nie róbmy tego. Jeżeli taki czujnik może pomóc, on jest naprawdę mały i estetyczny, to warto go zamontować. Tylko żeby dobry był i żeby działał, to też się warto zatroszczyć. To jest tak samo jak z zabawkami. Można kupić dobre, można kupić beznadziejne. Jak uniknąć tych drugich, Ula i jej goście, wszystko Państwu zaraz o tym opowiedzą. Bardzo Panu dziękuję za to.